Finansowe sensacje tygodnia, czyli subiektywnie o finansach posłuchania. Nazywam się Maciej Sancik jestem twórcą blogu Subiektywnie o finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lotować oszczędności. W podcaście Finansowe sensacje tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na subiektywnie o finansach Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Maciej Jaszczuk. I witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. W to piękne sierpniowe przedpołudnie będziemy dyskutować w składzie 3M, czyli. Maciek Danielewicz, dzień dobry. Maciek Bednarek. No i Maciej Jaszczuk, czyli ja. Tak jak powiedziałem. Siedzieliśmy tu, zastanawialiśmy się i doszliśmy do smutnego wniosku, że naród nas nie słucha. Piszemy i artykuły, i nagrywamy podcasty, i e-booki nawet żeśmy wydali w tym celu, żeby. Nauczyć ludzi, jak walczyć z inflacją we własnym zakresie, jak chronić swoje oszczędności przed inflacją. Nawet takimi prostymi metodami, jak depozyty bankowe, lokaty czy obligacje skarbowe. No ale Maciek Bednarek spojrzał w dane, które Narodowy Bank Polski publikuje co miesiąc, no i stwierdził, że nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. Tak, to prawda. Chodzi o, o to, jakie depozyty dzisiaj zakładamy, a jakie no, zdrowy rozsądek podpowiada, żebyśmy zakładali. Zacznijmy od tego, że na depozytach bankowych gospodarstwa domowe, czyli już wyłączamy firmy, mają ponad bilion złotych. Czyli... No, bilion dokładnie to jest bilion i sto, prawie 150 miliardów złotych. Czyli 1150 miliardów złotych mamy w sumie na rachunkach bankowych. I co my z tymi pieniędzmi robimy? to jakie depozyty powinniśmy zakładać tak żeby ekonomicznie wyjść na tym dobrze no wszystko zależy od tego jaką mamy sytuację na rynku jeżeli mamy taką sytuację że spodziewamy się mamy na przykład niską inflację ale ta inflacja zaczyna iść w górę za chwilkę spodziewamy się wzrostu stóp procentowych no to nie ma sensu zakładać teraz depozytu w banku na długo, na, na, na długi okres, no bo za chwilkę, mrozimy te pieniądze na długo, ale za chwilę w bankach pojawią się zapewne lepsze oferty. Więc wtedy strategią optymalną jest po prostu założenie depozytu, nie wiem, trzymiesięcznego, miesięcznego, tak i po prostu rolowanie na coraz wyższy procent wraz z tym, jak, jak te oferty się poprawiają. I powinniśmy przyjąć inną strategię w odwrotnej sytuacji, tak? kiedy jak gdyby te, te wszystkie wskaźniki idą w dół, tak? Czyli dynamika inflacji opada, spodziewamy się obniżki stóp procentowych, no, a w konsekwencji no, też spadku oprocentowania nowych ofert depozytowych w bankach. I w takiej sytuacji jesteśmy, prawda, Maćku? Tak. <laughs> To może przybierz słuchaczom, nie wszyscy z wypiekami na twarzy odświeżają stronę Głównego Urzędu Statystycznego. 31 lipca GUS podał wstępne dane o inflacji za lipiec. Tutaj sobie nawet taką tabliczkę podświetlaną ustawiliśmy z tym. Najnowszym wskaźnikiem. Tak, i ten najnowszy wskaźnik on jest wciąż dwucyfrowy. Dlaczego ta dwucyfrowość jest istotna? No dlatego, że ona z nami jest już od dosyć dawna, a bank centralny w osobie głównego przedstawiciela, czyli prezesa NBP, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, zapowiadał, że wtedy, kiedy inflacja zajdzie do wartości jednocyfrowej, to wtedy będzie czas na odniżki stóp procentowych. Na razie mamy dwie cyfry, czyli there's Ponad 10% jeszcze, 10 dokładnie, 10,8%, z tym, że to jest inflacja liczona rok do roku, czyli o tyle wzrosły ceny w lipcu tego roku w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na inflację miesiąc do miesiąca, no to mamy tutaj ciekawą sytuację, bo ceny spadły o 0,2%. Średnio, i... tak. Średnio, Średnio, tak. Średnio, mhm. tak. Trzeba tutaj przypomnieć, że zazwyczaj miesiące letnie, nie są nacechowane takimi spadkami cen owoców i warzyw na przykład, a ceny żywności są ważnym składnikiem tej inflacji konsumenckiej. No i spadały też ceny paliw, też były różne promocje i tak dalej. No właśnie, nie spadały. Ale myślę, że o tym porozmawiamy w drugiej części, czyli o tym, co z tą inflacją się będzie działo dalej. To, to jest, tak jak powiedziałeś Maćku Bednarku, Kluczowe dla, dla tego, jaką strategię powinniśmy przyjąć względem zarządzania naszymi pieniędzmi. Chciałem, skoro już wiemy, jaka jest inflacja i, i, i że jest nadal wysoka, choć spadająca, i wiemy, że prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiada, że to już może być powód zejścia poniżej 10%, może być powodem do obniżenia stóp procentowych. I widzimy też po wskaźniku WIBOR który wyprzedza ruchy na stopach procentowych, który już spada w tych tam 3-miesięcznych, 6-miesięcznych, 3 już jest niższy niż, niż te krótkoterminowe. Czyli widzimy, że po prostu rynek szykuje się do tego, że stopy procentowe będą niższe i inflacja też będzie niższa. Jak dużo niższa, no to tak jak mówię, pogadamy o tym za chwilę. Co w takiej sytuacji powinni robić, powinny robić gospodarstwa domowe, jeżeli chcą chronić. Tą wartość, realną wartość swoich pieniędzy. Czyli to, żeby ta siła nabywcza nie, nie przepadała, nie, nie była zjadana przez, przez inflację. Oczywiście to zależy od tego, jakie mamy zasoby, jakie mamy, jak, jaki mamy apetyt na ryzyko, tak, bo my tu rozmawiamy, zaczęliśmy od depozytów, ale to nie jest jedyny instrument. Tak są też obligacje antyinflacyjne w ofercie. Ktoś, kto ma ten apetyt większy może zaryzykować i. i, i... I ulokować pieniądze na, na rynkach kapitałowych, chociaż to jest oczywiście z tym wiąże się potencjalne ryzyko straty. Tak? Natomiast jeżeli mówimy o takim konserwatywnym podejściu, nie chcemy po prostu stracić chcemy mieć gwarancję na wypadek, gdyby jakaś instytucja finansowa, bank yy, yy, padł tak? to chcemy odzyskać te pieniądze i, i te pieniądze w bankach są gwarantowane do wysokości 100 tysięcy, równowartości 100 tysięcy euro, czyli dzisiaj mniej więcej to będzie 400, jakieś 450 tysięcy złotych. Tak? Jeżeli mamy mniej, no to nie, możemy po prostu spać spokojnie. Więc jeżeli mówimy o ofercie bankowej, w takiej sytuacji, kiedy no, idziemy, kiedy te wskaźniki spadają, no to powinniśmy się złapać tego możliwie najwyższego szczebelka i trzymać się go jak najdłużej, czyli założyć depozyt stosunkowo. Dobrym oprocentowaniem, wysokim, założyć lokatę o stałym oprocentowaniu, która ten procent nam zagwarantuje, no i umokować to na długo, tak? Na co najmniej rok, dwa, trzy lata. Są nawet oferty bankowe na dłużej, na cztery i pięć lat. Więc wydaje się, że to byłaby odpowiednia, rozsądna strategia w takiej sytuacji. O, właśnie. No i też widzimy, jak dużym zainteresowaniem cieszą się Wszystkie newsy czy nasze artykuły dotyczące właśnie depozytów bankowych, to zwykle i dużo fale komentarzy wywołuje i dyskusji pod tymi artykułami. No i też po prostu widzimy to, 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 to ile osób te, te teksty czyta nasze. No i z tego wnioskowałbym, że no, jak mamy ten bilion z kawałkiem, z hakiem, dużym hakiem na, na depozytach, no to na tych depozytach terminowych, długoterminowych, zwłaszcza teraz, no to powinno być tak, no nie wiem, przynajmniej z połowa zakładanych, czy tych 500 miliardów. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to zainteresowanie w internecie odpowiada, przekłada się na realne ruchy? Struktura depozytów moim zdaniem jest optymistyczna. Kiedy stopy procentowe były, no szorowały podnie, stopa, główna stopa wynosiła 0,1, banki płaciły 0,01, no to gro tych naszych środków leżało na depozytach bieżących. Depozyty bieżące to są nasze konta osobiste. One są nieoprocentowane z jakimiś wyjątkami. Chodzi tutaj o, nie wiem, ofertę dla nastolatków, dla dzieci, tak żeby je zachęcić. Te, te, te pieniądze są oprocentowane do jakiejś tam kwoty 2-3 tysięcy. Natomiast gro tych pieniędzy po prostu leżało na... Na prawie zero. No, ale kiedy, kiedy inflacja zaczęła iść w górę, no i banki też zaczęły podnosić oprocentowanie, ta struktura wyraźnie się zmieniła. Proszę Państwa, dzisiaj na lokatach terminowych, tak, czyli lokaty zakładane na miesiąc, 3-6 oprocentowane, to jest mniej więcej 400 miliardów złotych. W ciągu dwóch lat to się mniej więcej podwoiło. To jest bardzo, bardzo optymistyczne. Te pieniądze po prostu pracują. Tak, one oczywiście nie są w stanie pokonać inflacji, one nie ochronią naszych oszczędności przed utratą wartości, ale, ale to jest bardzo, bardzo pozytywne. Natomiast czy, bo, bo lokata, tak jak powiedziałem, lokata terminowa może być na miesiąc, na, czyli krótkoterminowa może być długoterminowa, na, założona nawet na kilka lat. No i tutaj jak zajrzałem, no właśnie, pomyślałem sobie, że skoro ten trend jest spadkowy, dynamika inflacji spada, zapowiedź obniżki stóp procentowych, a więc gorsze oferty bankowe należałoby tak przyjąć, no to będziemy... Częściej sięgać po te depozyty długoterminowe. No i zajrzałem do danych Banku Centralnego, który prowadzi taką taką statystykę. Tam jest informacja na temat tego, ile depozytów o jakiej wartości odnawiamy każdego miesiąca, czyli albo się kończy nam depozyt, ale to nie, nie chodzi o takie automatyczne odnowienie. Po prostu kończy się nam, nam, nam depozyt, nie wiem, szukamy w innym banku albo w naszym banku jakiegoś nowego depozytu. To jest nowa, nowa umowa. I miesięcznie w, ostatni, w ostatnim czasie mniej więcej tych, na nowa produkcja to jest około 60-70 miliardów złotych. Czyli całkiem nieźle. Pamiętajmy tak, no, że jeżeli ktoś na przykład trzy miesiące temu założył półroczną lokatę, no to teraz nie będzie jej zrywał, nie będzie. Także część, część tych pieniędzy pracuje na powiedzmy jakiś przyzwoity procent już od jakiegoś czasu. Ale. Należałoby się spodziewać, że tych depozytów długoterminowych będzie, będzie więcej w tej, w, tej, w tej nowej produkcji. Natomiast, Panowie, jak, jak myślicie, ile tego jest? Jeżeli mówimy o, o, o tej nowej produkcji na rzędu 60-70 miliardów złotych miesięcznie. No to no, ja bym obstawiał tak właśnie powinna być, nie wiem, z połowa, powiedzmy to jest 700, 750 milionów złotych. Czyli to jest. No, mniej niż jedna tysięczna tego wszystkiego, co, jest, co, co mamy w bankach. Depozyty długoterminowe nie cieszą się popularnością. Tam oczywiście jest jakiś lekki wzrost, ale to, to mówimy o, o no, kilkudziesięciu milionach złotych w skali całego tego, tego naszego, naszego portfela. No to w takim razie teraz jest pytanie, dlaczego tak jest? No, hipotezy przychodzą mi do głowy dwie takie. Pierwsza jest taka, że po prostu... Nie ma z czego tych pieniędzy odkładać. A druga jest, jakby te 700 milionów to jest maks, co nasze społeczeństwo jest w stanie co miesiąc zamrozić na dłużej niż rok, tak bez obaw o, o utratę jakiejś płynności. Chociaż przypomnijmy, że tak depozyt no, można zerwać w każdej w chwili, każde tak chwili, pieniądze tak. odzyskujemy tylko zazwyczaj tracimy te odsetki już naliczone, więc to, to jest jakaś taka psychologiczna bariera myślę. Podobnie jest z obligacjami, tak? Też jest obawa, to też nie inwestujemy w obligacje, no bo jak będą pieniądze potrzebne, to co zrobić? Tak wydaje nam się, że to jest jakieś musimy to zamrozić, tak? No. No obligacje jeszcze mają o tyle lepiej, że tam traci się tylko część odsetek. Znaczy właściwie nie traci się odsetek, tylko odsetki pomniejsza się tam, tam stałą opłatę. A nieważne. Więcej w, w naszych e-bookach. Natomiast, tak jak mówisz, albo to jest to, że, że, że na tyle nas stać, i to, albo ta druga hipoteza, czyli po prostu nie ufamy w to, że ta inflacja rzeczywiście spadnie. I że spadnie na tyle, żeby skłonić banki do. Do obniżania oprocentowania depozytów. No, i myślę, że to jest dobry moment, żeby zastanowić się właśnie nad tym, co dalej będzie z inflacją. To oczywiście to, to można było. Hmm... W mediach w ostatnich dniach, jak się ktoś interesował, czy interesuje, no to, to znaleźć milion uzasadnień. Jedni szukali takich wskaźników jakichś odsezonowanych, trzymiesięcznych, anualizowanych, bazowych, niebazowych, miar tej, tej, tej inflacji, które pokazywały, że właściwie to już jesteśmy w celu inflacyjnym. No inni wieszczyli, że ruch zupełnie w drugą stronę. Co o tym sądzicie, Maczu Danielewiczu? Ty, ty się. Przyglądasz tematom makro chyba tak najintensywniej z nas wszystkich. Jakie czynniki świadczą o tym, że, że inflacja mogłaby nie spadać dalej? No, bo jakby scenariusz bazowy jest taki, że, że to będzie sobie tam powoli schodziło w dół i pewnie się gdzieś na jakimś. Zresztą to nawet te NB polskie projekcje pokazują że raczej czeka nas ten płaskowyż, który w końcu prezes zapowiadał w zeszłym roku i chyba do tego dojdziemy, czyli no będziemy na kilkuprocentowym, jednocyfrowym, ale, ale znacznie powyżej celu poziomie gdzieś tam się utrzymywać przez dłuższy czas. Co mogłoby sprawić, że ten proces dezinflacji, czyli hamowania inflacji, by się nie wydarzył, albo nawet odwrócił, na co zwraca uwagę na przykład Ludwik Kotecki, czyli jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej. No właśnie, w tej chwili myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy wydaje się, że inflacja spada, bo ona rzeczywiście w porównaniu z tym, co było w lutym, marcu, czyli takie okolice około 18% rok do roku, no wtedy można było się bać. Natomiast no, teraz schodzimy z tą inflacją, tylko no, cały czas 10,8 to jest bardzo wysoka inflacja, o której jeszcze dwa lata temu w ogóle byśmy nie pomyśleli, że to może w być. I liczona jeszcze od być. gigantycznej inflacji sprzed I liczona roku. właśnie uwzględniająca efekt bazy tak naprawdę. Tutaj druga członkini Rady Polityki Pieniężnej, Joanna Dorowicz, opublikowała kilka dni temu na LinkedInie taką swoją analizę właśnie tego efektu bazy i okazało się, że tak Naprawdę większość tego efektu zejścia wskaźnika inflacji rocznego to jest efekt bazy wynikający z tego, że tak naprawdę bardzo wysoki, gwałtowny wzrost cen mieliśmy rok temu i teraz no, to jest oczywiste, że ceny cały czas rosną, ale jeśli one wzrosły mocno rok temu, to one nie mogą o taki sam procent wzrosnąć. tak? Przypuszczalnie no, nie znalazłyby nabywców te wszystkie produkty i usługi. Być może też, no, też, też właśnie no, zbliżamy się do takiego momentu, gdzie trochę zeszliśmy z oszczędności z naszych zasobów finansowych i też też dużo Polaków ma kłopoty już z akceptacją takich cen, jakie, jakie w tej chwili są. Ale ten efekt bazy jest bardzo ciekawy, dlatego że no, Rada Polityki Pieniężnej i prezes MBP chwalą się, że inflacja spada i to jest efekt polityki pieniężnej. Nie do końca. Na razie, na razie właśnie profesor Jan Naterowicz uważa, że to jest głównie efekt bazy, a tak naprawdę z efektami y, działań Rady Polityki Pieniężnej będziemy mieli do, do czynienia teraz, o ile będziemy mieli. Ale. Dlatego że. I tutaj właśnie można wrócić do twojego pytania, Maćku, J, to znaczy, ten, ten moment, ten moment, w którym jesteśmy, on tak uwzględnia jeszcze efekty bazy, ale ten, te efekty bazy, one no, ulegną jakiemuś tam wytraceniu w kolejnych miesiącach, prawda? I widać, że teraz, teraz przyjdzie czas na takie właśnie sprawdzam. Pytałeś, co musiałoby się wydarzyć, żeby ta inflacja wytraciła tę swoją dynamikę spadającą. Dlatego ja się wtrącę z efekt bazy dla... Tak, po ludzku to jest ta koza, którą się wyprowadza z tego malutkiego mieszkania i nagle czuje się, że wow, ale mamy dużo miejsca. Że to, to, trochę to. o to chodzi, że, że spadamy po prostu z, z wyższego poziomu. Im wyżej byliśmy rok temu, no to tym większe mamy pole do tego, żeby, żeby, żeby hamować, tak? No bo, no bo po prostu cały czas porównujemy się do, do miesiąca tego samego miesiąca zeszłego roku. Jakby i im szybciej roś, ro, rośliśmy rok temu, tym. Tym, ta, wolniej, tym wolniej rośniemy teraz. Jakby natomiast, więc to jest taki troszeczkę matematyczny czy statystyczny efekt, bardziej tak. niż realny, realna zmiana procesów w gospodarce. Tak, no tak gdyby każdy z nas, gdyby na przykład chciał w rzeczywistości porównać, no w jakim punkcie jesteśmy teraz ze wzrostem cen, no to musiałby na przykład cofnąć się jakieś 2-3 lata temu, zobaczyć jakie wtedy były ceny różnych produktów, tak, żywności, na przykład cen usług też, na przykład tych wakacyjnych i zastanowić się właśnie jak to wygląda w porównaniu z tym, co mamy teraz. Na pewno by to było dużo więcej niż, niż, niż 10-8. Tak, dwuletnia Inflacja to jest mniej więcej 30%. Średniej. No właśnie. Czyli, czyli, czyli tutaj tutaj właśnie tak po pierwsze ten efekt bazy. No i teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie Rada Polityki może zacząć działać, ale działać w jaki sposób? No, działać tak, żeby inflacja dalej spadała, i tak robią wielkie banki centralne, które mają ogromne doświadczenie w walce z inflacją, zwłaszcza amerykański bank centralny, który borykał się z inflacją w latach 70., 80. Tak naprawdę te wielkie banki, mimo że one mają już od dawna jedno cyfrową inflację i właściwie ta inflacja zbliża się do ich celu, który wynosi 2% rok do roku. Cały czas mocno, stanowczo deklarują, że właśnie cel wynosi 2% i nie ma mowy o żadnym poluzowaniu, tak? Nie ma mowy o żadnych obniżkach, nie ma mowy nawet o zatrzymaniu cyklu podwyżek, czyli te wielkie banki no, są w zupełnie innym w tej chwili miejscu, jakby Deklarują, komunikują swoim obywatelom, mieszkańcom tych obszarów walutowych, tak? I, i stóp procentowych komunikują zupełnie co innego. Nasz bank centralny od kilku miesięcy zauroczony tym, że inflacja w ogóle zaczęła spadać z poziomu 18%, już kilka miesięcy temu były przebłyski takich deklaracji, że może jesienią będą obniżki. No i no, moim zdaniem te deklaracje, one są już. Szkodliwe, bo one trochę tak luzują sytuację. To po pierwsze, gdyby rzeczywiście spełniło się to, co prezes zapowiadał, że zejście do jednocyfrowej inflacji, czyli np. nie 10,8, a 9,9%, tak? 9,9% to już jest jednocyfrowa inflacja w rozumieniu prezesa NBP. No i teraz obniżamy stopy procentowe, czyli w tym momencie, w którym Rada. Polityki pieniężna powinna zacząć działać, ona właściwie przestaje działać, wprost przeciwnie. No, działa anty... anty antyinflacyjnie. Tak. Wyjaśnijmy właśnie, o co chodzi tak z tymi stopami, dlaczego one są powinny być wysokie. Tak? Bo chodzi o to, żeby że to jest jedno z takich narzędzi pośrednich, tak, które wpływa na gospodarkę, przez to pieniądz jest droższy, kredyt jest droższy, ograniczamy konsumpcję. Tak? No bo Inflacja spadnie wtedy, kiedy przestaniemy yy, znaczy Nie, kon, nie, nie tyle konsumować, tak, ale tak. ograniczymy tę konsumpcję. Mhm. To ta konsumpcja ją napędza. Tak. I teraz mamy, yy, tak, jeżeli, jeżeli yy, mówimy o tym, że stopy procentowe spadną, no to już yy, ci, którzy mają kredyty, już widzą, że, że będą mieć więcej pieniędzy. Do, do wydania. To jest jak pierwszy tak. impuls, tak. ale nie tylko. Tak, Szykują się no tak. Czy, nowe... Szykują się takie nowe jakby fiskalne bodźce, tak? Bo tutaj z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej, która przechodzi w tryb gołębi, tak zwany, czyli właśnie będzie, będzie, będzie łagodna, będzie być może obniżać stopy, podczas kiedy nie osiągnęła w ogóle celu, tak? Bo cel to jest 2,5% inflacyjny, więc jakby do celu to jesteśmy jeszcze bardzo daleko. Zgodnie zresztą z projekcją NBP no to, no to jeszcze mamy do celu około dwu, dwóch lat. Natomiast mamy bodźce fiskalne. Mamy różne, różne sposoby działania rządu, a jeszcze mamy okres wyborczy. No, no tak, powiedziałeś Maciku Danieliewiczu, że już tak sięgnęliśmy po oszczędności, i to rzeczywiście było widać, że, że ta inflacja i to, że przez no, półtora roku, dobrze, dobrze no, tak. policzę, mieliśmy ujemny, realny wzrost wynagrodzeń. To znaczy, że. Średnia płaca w gospodarce rosła wolniej niż inflacja. Czyli nawet jak dostawaliśmy. Jako... Zarabialiśmy tak. mniej po prostu. Tak. Nawet jak dostawaliśmy podwyżki, to te podwyżki nie kompensowały nam wzrostu kosztów życia. I po prostu, czyli realnie zarabialiśmy coraz mniej przez półtora roku. To się w końcu odwróciło. Nie to, że się trzeba jakoś bardzo z tego cieszyć, ale, no ale do kieszeni realnie nam trochę więcej pieniędzy. Będziemy w stanie. Zacząć znowu jakieś nadwyżki wypracowywać. To też jedna taka uwaga: to są tylko dane z części gospodarki. Tak, tak no ale każdy, jakby. Bo, bo ja to mam wrażenie, że, tak, że, że wielu Polakom się po prostu sezorek w kieszeni otwiera, jak słyszę o Dobrze. podwyżkach, o tym, że realnie. To są duże przedsiębiorstwa, duże firmy. nie miał od pięciu lat żadnej podwyżki. Tak. Ja wiem, ale tylko, że oczywiście rozmawiamy o, o średnich. No, jeżeli się rozmawiamy o wskaźnikach tych makroekonomicznych, no to jakby nie ma co na nie psioczyć, one są. Pewnymi sztucznymi konstruktami, które pozwalają nam jakoś tam próbować sytuację w gospodarce. Tak, jak inflacja, tak. Tak, jak inflacja też jest średnia i też inną inflację mają osoby uboższe, inną inflację mają osoby bogatsze w różnych regionach, z różnym stylem życia. Inną, inną inflację będzie miał emeryt, inną inflację będzie miał student. Jakby to są, to są rzeczy oczywiste. Po to się szuka jakiejś jakieś jednej średniej, no bo, bo inaczej moglibyśmy, każdy sobie by liczył i w sumie nic by z tego nie wynikało. Maciek liczy. Maciek liczy i wychodzi mu to bardzo dobrze. I jest prawie, prawie właśnie z gusem łeb łeb. Ja wiem, jak gus to liczy, ilu ankieterów wysyła w teren, ile danych. To są, to są dziesiątki tysięcy. Niektóre produkty są badane dwa razy w miesiącu, tak, żeby jakąś tam średnią uchwycić, a w końcu musi powstać jeden Jedna cyfra, tak? Ja robię to na bazie kilkudziesięciu produktów i tak, tak, udaje mi się po prostu chwycić, jeśli chodzi o tę część żywnościową, bo mój, struktura mojego koszyka jest zupełnie inna, tam połowa. Ja po prostu wyjeżdżam, jak gdyby na zakupy i robię zakupy w sklepie, w, w piekarni, jadę jeszcze zatankować, myję samochód, tak i, i to jest jak gdyby. Taki jak wygląda Twoja inflacja yy, według yy, Ciebie, a w porównaniu z gus To znaczy, yy, teraz GUS podał miesięczną inflację, czyli i ceny są minus 0,1, tak. Minus 0,2 według głosu. Minus 0,2, a ja miałem minus 0,1, o tak. A, na, na, wracając do tego, więc z pensji zaczynam trochę pieniędzy w kieszeni zostawać. To, co mówiłeś, yy, 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 czyli wysokie stopy procentowe miały sprawić, że kredyt będzie droższy, że będzie trudniej dostępny, a ci, którzy wzięli kredyty, będą musieli dużo więcej ze swoich domowych budżetów. Przeznaczać na spłatę tego, tego zadłużenia. A nie na konsumpcję. A nie na konsumpcję. I to wszystko miało hamować popyt w tym konsumencki w gospodarce. Należy wyszedł rząd i wrzucił wakacje kredytowe, które zniwelowały dużą część tego problemu, czy tego ubytku, jeśli chodzi o, 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 o te kredyty hipoteczne. Natomiast produkcja nowych kredytów rzeczywiście siadła, na co rząd znowu przyszedł z, z programem kredyt na 2%. Co? Znaczy, to wiadomo, nie zna, 2%, że 2% tak. nie, nie, nie jest 1 na 2%. Ludzie będziemy... się pytają, jak to jest, że to naprawdę 2%? Nie, nie, to, nie, to nie, jest nie. taki skomplikowany wzór i tam się od średniej odejmuje te 2%. Te, te kredyty nie są na 2%. Nie są na 2%, natomiast... Ale są tańsze, tak? Tak, niż... są tańsze. Ten, tak. Są tańsze, łatwiej jest je uzyskać, bo są kwestie... Yy... Badania zdolności kredytowej. Tak, tak. W każdym razie rozkręca ten rynek, a to oznacza, że znowu na rynek popłynie dużo... Nowej gotówki, no bo jeżeli bank udziela kredytu, to bank kreuje nowy pieniądz. Stąd się bierze pieniądz w gospodarce. To nie drukuje bank centralny, tylko pieniądze drukują, tak jak czy, czy produkują w tej współczesnej gospodarce banki komercyjne udzielając kredytów. Stąd są nowe pieniądze. Więc jeżeli ktoś ma mieszkanie na sprzedaż na rynku wtórnym, bank udzieli kredytu, to mieszkanie zostanie sprzedane, no to znowu jest zastrzyk gotówki, żeby znowu wydać na konsumpcję, znowu... To nie jest nic złego, żeby nie było. Konsumpcja to nie jest nic złego, tak? Poprawienie sobie jakości życia, wakacje, co, co chcemy, no to jest, to jest jakby pozytywna rzecz, no po to, po to, po to jest gospodarka, żeby, żeby się ludziom lepiej żyło. Tylko z tą Tylko... konsumpcją wiążą się takie właśnie czasem niechciane efekty. Tak? Jak inflacja. No, ja wolę mniej konsumować, ale Chciałbym, żeby, żebym miał w portfelu mniej więcej tyle samo pieniędzy, żeby one były warte tyle samo, a nie żeby traciły 10-20%. No tak, bo to jest taki trochę naturalny proces dostosowywania. Znaczy, jeżeli pieniędzy jest więcej niż dóbr dostępnych na rynku, no to po prostu za, za te same pieniądze kupimy mniej dóbr. Tak? I dopóki te, do tej równowagi nie wrócimy, no to będziemy mieli po prostu wysoką inflację i tak by będziemy się ścigać, czy to z wynagrodzeniami, czy to, a właśnie, jeszcze wspomniałeś, Maciek, idą wybory. Zaraz będziemy mieli 500 plus podniesione do 800 plus. Zaraz będą kolejne konwencje wyborcze i nie wiadomo, co tam się będzie działo i jakie, jakie kolejne, no bo w tej chwili to już chyba wszystkie tylko te programy rządowe i obietnice sprowadzają się do po prostu rzucania pieniędzy raz tym, raz tamtym. No i tak to się troszkę kręci, że, że jakby znowu ludzie nie odczują aż tak boleśnie. Ja wiem, że są ludzie, którzy odczuwają to boleśnie i to też jest wina czy, 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 czy wada tych, tych wszystkich programów rządowych, że one tak zamiast być ukierunkowane na ludzi, którzy rzeczywiście mają konkretne potrzeby czy konkretne problemy, idą zwykle tak szeroko ławą. No, bezpieczny kredyt na 2%. Czy on pomoże w rozwoju rynku mieszkaniowego? Czy sprawi, że ludziom, którzy, nie wiem, chcieliby pójść trochę już na swoje, za, założyć własne rodziny, czy to im odblokuje? To wątpię, żeby to jakoś się bardzo przyczyniło do rozwoju czy wyrównywania sytuacji na, na w Polsce. Natomiast no, przyłoży, się, przyłoży się do tego, że sporo osób będzie mogło wziąć tańszy kredyt. No więc ta inflacja wcale może nie spadać tak szybko, jakby chciał tego Narodowy Bank Polski. Tym bardziej, że ten wskaźnik, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli wzrost wynagrodzenia realnie właśnie ponad wskaźnik inflacji, ale umówmy się, że to realnie to było tam bardzo niewiele i dotyczyło właśnie, tak jak Maćku Badnarku powiedziałeś, no jakiejś około 1 trzeciej pracowników w Polsce. To jeśli by na przykład teraz sporo pracowników usłyszało o tym, że rosną wynagrodzenia, że tak naprawdę powinny wzrosnąć realnie, i zaczęły się na przykład teraz żądania płacowe, a wiemy, że rynek pracy jest dosyć taki pod presją jakby pracowników, czyli jest wyjątkowo niska stopa bezrobocia, 5% jest najniższa w ciągu ostatnich 30 lat, nie sprawdziły się takie przewidywania banku centralnego, że bezrobocie będzie rosło, więc. Teraz no, mamy teoretycznie rynek pracownika, pracownicy mogą żądać podwyżek. Tak naprawdę no, z punktu widzenia kowalskiego, no, to podwyżka i właśnie realny wzrost wynagrodzenia to jest bardzo pozytywna sprawa. No, ale jeśli to przełożymy na taki poziom właśnie makroekonomiczny, o, o którym tu też mówiliśmy, to się okazuje, że jeśli, jeśli tak, kolejne grupy pracownicze będą żądały podwyżek i rzeczywiście dostaną, to wytwarza nam się taki mechanizm ekonomiczny z kolei, jak spirala cenowo-płacowa, czyli tak, rosną wynagrodzenia, ponieważ rosną wynagrodzenia, no to jest więcej pieniądza na rynku, prawda? Jeśli jest więcej pieniądza, to producenci czy usługodawcy mogą sobie troszeczkę podwyższyć ceny, bo wiedzą, że ich efekty pracy znajdą nabywców, będą konsumenci, którzy no, kupią. Pracownicy i... tych producentów, też mogą tak. żądać podwyżek. Więc... A, prac, a firmy, które właśnie dają podwyżki pracownikom, będą chciały sobie odbić jakby te podwyżki na, na, na właśnie oferowanych cenach. Oczywiście mogą teoretycznie zejść z tej marży, którą, którą, którą jakoś tam sobie wypracowały, tak? Ale dużo firm no, narzeka, zwłaszcza tych mniejszych, średnich, że tej marży już ma niewiele. Generalnie firmy, jeśli mają tylko szansę, no to to jest naturalne, tak? Wolą podwyższyć ceny, ceny produktów czy usług, a nie schodzić z marży. No i tak krok po kroku robi nam się sytuacja, która prowadzi do inflacji kolejnej. Czyli, żebyśmy nie mieli tak, że teraz jest lekki spadek, a potem po tym okresie wyborczym od jesieni, tak naprawdę będziemy mieli impuls inflacyjny. Podsumowując te wszystkie argumenty, no to. Nie ma jakichś takich bardzo optymistycznych perspektyw dla spadku inflacji. To nawet te paliwa, które miały spadać, w lipcu to GUS pokazał, że ceny paliw wzrosły. Nie wiem, jak GUS czy, czy uwzględnia, czy nie uwzględnia tych promocji, które niektóre sieci stacji benzynowych na czele z Orlenem wprowadziły. Teoretycznie powinien, tak? Przynajmniej informuję. Taka jest, taki sposób jest liczenia inflacji, że promocje też są uwzględniane. Tylko oczywiście tak? nie, to nie tak, że, że, że się odejmuje 30 groszy tak? od tego paliwa, bo nie każdy korzysta. Tak, tak. To, to tym bardziej, że ta, ta promocja to nie jest taka typowa promocja jak w sklepie, że. Cena jest obniżona o ileś tam, tylko dla posiadaczy, karty lojalnościowej przy użyciu kuponu. Można I tylko sobie, do ta, jakiejś tam wartości. Do jakiejś wa... Jakby, więc... Natomiast ceny paliw w lipcu były wyższe niż w czerwcu. Kierowcy być może tego tak nie odczuli, no bo korzystają z różnych tych lojalnościowych kart czy programów i, i trochę są w stanie sobie to te ceny obniżyć. Nie licząc, przepraszam, do, do, do mojej inflacji prywatnej wrócę, nie licząc yy, promocji, no to paliwo wzros, wzrosło o 0,6%. Więc, yy, no, wyobraźmy się, co będzie po wakacjach, jak te promocje zostaną z, zdjęte. Tak samo warto przypomnieć, że mamy cały czas obniżony VAT na żywność i ten VAT kiedyś trzeba będzie podnieść i pewnie nie przed wyborami, a po wyborach. Więc możemy mieć nawet Statystyczny niestety. Zamrożony prąd. Zamrożone ceny prądu. Dużo rzeczy, które są tymczasowe, ale jak zostaną odblokowane, no to po prostu tak jak obniżyły inflację, czy obniżały inflację przez kilkanaście, w sumie już miesięcy, no tak w tej chwili zaczną przez ten sam efekt bazy, czyli najpierw było obniżone, a teraz ten czynnik obniżający zniknie, więc. Te ceny, po prostu że ta inflacja procentowa skoczy. Więc zaraz się może okazać, że my nie dążymy do 2,5%, czyli celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tylko znowu będziemy czekać na jednocyfrową inflację. Tak, e... albo się urządzimy na płaskowy rzut tak, dwucyfrowy. Tak. I w tym kontekście, wracając do początku naszej dyskusji, czy trzymanie oszczędności na krótkoterminowych lokatach. Ma sens, czy nie ma sensu? Pozwolę sobie może już na, takie, na, na taką własną tezę. To znaczy, niestety nie jest tak, że banki uzależniają oprocentowanie depozytów od inflacji, czy nawet od stóp procentowych. Znaczy, wiesz co? Kiedyś zrobiłem taki, takie ćwiczenie, nałożyłem na siebie stopy procentowe i średnie oprocentowanie depozytów. To jest pięknie skorelowane. Więc oczywiście nie, nie, depozyt nie jest skorelowany, jego oprocentowanie z inflacją absolutnie, ale bliżej mu do, do stóp procentowych NBP czy, czy Wiboru. Tak, natomiast wynika to trochę z tego, że gdy stopy procentowe są wyższe, to na rynku zaczyna brakować pieniądza. To znaczy, ludzie mają mniej pieniędzy, które chcą trzymać w bankach, a banki potrzebują naszej gotówki, żeby utrzymywać odpowiedni poziom płynności. Jeżeli znowu rynek zostanie zalany pieniędzmi przez transfery, różne tam z okazji wyborów, przez, przez to, że zwolnią się, zwolnią się środki przy kredytobiorców. Z tego, że właśnie nowe pieniądze napłyną na rynek z nowej produkcji kredytów, może się okazać, i tak jak było to na przykład na początku na początku tego cyklu podwyżek stóp procentowych, banki znowu będą mówiły: My mamy nadpłynność. Czyli będziemy mieć taką sytuację, że inflacja będzie wysoka, a oprocentowanie depozytów Stopy będzie niskie. Stopy niskie i oprocentowanie depozytów też niskie. Czyli. Uważasz, że popełniamy ten błąd, tak? Ci, którzy, których stać, stać na to, bo postawiłeś dwie tezy, tak? Że pierwszą z nich było to, że po prostu nie mamy tych pieniędzy, że nie stać nas na to, żeby na dłużej pieniądze ulokować. Wydaje mi się, że ludzie jako rynek dobrze przewidują trendy takie, takie gospodarcze. Więc może to, że naród nas nie słucha, no to nie jest wina narodu czy błąd narodu, tylko może nasz błąd. Może powinniśmy bardziej wsłuchać się w to, co, co jakby wyczuwa, wyczuwają ludzie gospodarstwa domowe jako podmioty gospodarcze, jako podmioty rynkowe. To znaczy, jeżeli nie wierzą w to, że, że ta inflacja będzie spadać i że oprocentowanie depozytów będzie spadać, może tak nie będzie. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No chyba tak. Na tym skończymy. No i zadałem pytanie, a powinienem może dać odpowiedź. No ale nie ma łatwych odpowiedzi w tak trudnej sytuacji gospodarczej. No jest taki jeden, co, co miesiąc mówi, że ma odpowiedzi na wszystkie pytania. No ale tak średnio mu to szło, sprognozowanie, więc może zostawię jemu przemawianie z absolutną pewnością. Żyjemy w bardzo ciekawych, nieprzewidywalnych czasach. Tak jest. I tym takim tajemniczym i niemalże filozoficznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do czytania naszych tekstów, do czytania naszych e-booków, do słuchania nas na, na tego podcastu czyli Finansowych Sensacji Tygodnia. Subiektywnie o finansach: do słuchania to są nasze artykuły, czytane przez innych autorów. Mamy też kanał na YouTube i media społecznościowe, newslettery i jesteśmy właściwie wszędzie tam, gdzie szukacie informacji i gdzie konsumujecie swoje treści. Dzisiaj dla was rozmawialiśmy w składzie Maciek Danielewicz, Maciek Bednarek i Maciek Jaszczuk. Do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.